Z wielkim bólem i cierpieniem obejrzałem najnowszy horror o myszce miki, czyli coś, co się okazuje, że jest jeszcze od puchatka dlaczego. Materiał zawiera wulgaryzmy. Jak masz z tym problem, to weź spierdala i O kurwa, jaki ja jestem silny! Jak nie chcesz, żeby złowieszcza myszka zabrała Cię do wąwozu, to zajrzyj na NB z moich linków, zakup sobie jakąś gierkę w promocji, obecnie nadal jest aktywny cashback do 15% na niektóre tytuły, mniejsze czy większe, ewentualnie możesz sobie zapodać jakąś kartę podarunkową typu Netflix, Amazon, iTunes, Google Play, słuchajcie, PSN, czyli PlayStation Network, do Xboxa, co tylko sobie zamarzycie, oszczędzajcie i nie przepłacajcie na jakichś Steamach i w innych sklepach, korzystając z moich linków, wspieracie po prostu ten kanał także, dzięki serdeczne dla tych, co Wystają, a teraz lecimy do myśli. Na wstępie uprzedzam, że materiał jest w pełni spoilerowy, ponieważ nie chcecie tego oglądać, tego filmu. Dlatego ja muszę Wam powiedzieć, co się wydarzyło. 1,7 na filmie, 2. I pół na IMDb. Mam nadzieję, że te statystyki Wam wystarczą. A trzecia informacja, którą już podałem w zasadzie, to jest serio gorsze od pierwszej części puchatka. Także trzymajcie się, bo pierwszy puchatek kosztował 100 tysięcy dolarów. To bardzo mało. Myszka, nie wiem ile, ale kosztowała znacznie mniej. Dzieje się w jednym miejscu. Dzieje się to dużo powiedziane, bo się tam akurat kurwa nic nie dzieje, ale no i trwa godzinę 20, niespełna. Także naprawdę było ciężko. Dlatego zapraszam na spoilerową recenzję ala streszczenia. Okłamałem was. Sprawdziłem. Jest podany budżet i pamiętam, bo kiedyś robiłem shorta o Myszce Miki właśnie, że powstaje, że ten konkretny film, bo mają być dwa, zaraz jeszcze się do tego odniosę. I faktycznie przypomniało mi się teraz, mówiłem o budżecie, że jest ośmiokrotnie większy od puchatka. 800 tysięcy dolarów jednak ten film kosztował, a nie 2 centy, dinozaura, kość, stopę i kurwa butelkę gówna. Can't believe. No way. Teraz tym bardziej mam ochotę o tym powiedzieć, bo no wyjaśnię wam jak przepalić 800 tysięcy dolarów. Jak przepierdolić. Taką gotówkę. No, tak, na film mało, znowu, ale jako tako można z tą kaską zrobić coś pożytecznego, na przykład, nie wiem, <grywka> zainwestować w kurs reżyserski. Thank you very much. Mm, I, doubt that. I teraz, bo to jest bardzo ważne, mają być dwa horory, właśnie o myszce Miki. My dzisiaj gadamy o Mickey Mouse Trap, który już sobie wyszedł za granicą i można go obejrzeć, i to takie, właśnie kompletne gówno. Natomiast ma się pojawić jeszcze jedna wersja, tym razem. W samą myszkę Miki wcieli się aktor grający Art the Clowna w Terrifierze, o czym też robiłem kiedyś shorta, także podejrzewam, że tamto będzie lepsze. Pewnie nie będzie dużo droższe, ale wydaje mi się, że raczej, no, być może będzie filmem, bo to jest nie wiem kurwa czym, ale IMDB jeszcze, ponieważ mamy tutaj aż cztery gatunki, jak się okazuje, podane. Slasher Horror, Comedy Horror, osobno, Slasher Horror, pff, nie wiem po co, Thriller, Komedia... Fajnie, gdyby to było komedią, żeby tam była chociaż jedna śmieszna scena. No właśnie, żeby oni zrobili to, wiedząc, że nie umieją robić filmów, że to po prostu nie uda się. Prześmiemy chociaż to będzie beka i próbowali. Tylko uwaga, no nie udało się. A więc Mickey Mouse Trap. Już pierwsza scena, a nawet nie scena, w zasadzie to wstawka montażowa, udowadnia, że rzeczywiście ktoś chciał się trochę z tego pośmiać, ponieważ mamy, słuchajcie, stylówę ze Star Warsów, czyli leci żółty napis, żółte napisy pod ukosem i twórcy nam tam wyjaśniają, że nie, nie, to nie ma nic wspólnego z Disneyem, my sobie wzięli myszkę i zrobili swoją, ale Disney, nie, nic z tym wspólnego nie ma i później jeszcze odnoszą się właśnie do Star Warsów, nie, oni też nie mają nic wspólnego z tym i tak... Leci, leci tam z dwie minuty, słuchajcie, tych napisów. Jak już wszystko przeleci, żeby na pewno się każdy upewnił i przekonał, że to nie ma nic wspólnego z tymi wymienionymi rzeczami, to na końcu jeszcze piszą: to nie ma nic wspólnego z Disneyem. Nie to no, Beka po prostu jak rzeka, nie, ale dobra, i zaczyna się. Zaczyna się film. Jeżeli chodzi o fabułę, bo coś tam jest, to mamy główną bohaterkę chyba, Alex. 21-letnią, ma właśnie urodziny dzisiaj, pracuje w takim salonie gier. Możecie sobie tam na automatach pograć, w kosza porzucać. Nie, że kasyna, jakieś automaty, tylko będzie taka, nie wiem, strzelacz do kaczek, no cokolwiek. I jest tam bardzo kolorowo, ledowo, yy, wszędzie światełka. No w takim miejscu rzeczywiście na ogół tak to wygląda, więc okej, okay, ma to sens. Mam nawet blisko siebie takie cusi i faktycznie podobnie wizualnie to się prezentuje. No i tutaj trzeba jeszcze jedną rzecz konkretnie dodać, sprecyzować, ponieważ... Myszka Miki, która weszła do domeny publicznej, to my mówimy o tym starym, starym, słuchajcie, pierwowzorze z rocznika 1928, czyli Willy Sparowca to się u nas nazywało. No i okej, okay, jest sobie jakiś gość, który po prostu jest tam menedżerem, szefem w całym tym salonie gier i ogląda sobie on właśnie tego Willy Sparowca, czy tą bo Willy, Willy Sparowca jest oglądany i gość słyszą jakieś dziwne hałasy. I to, to jest tak zrobione, że nic nie widać, ale jeden drugi jumpscare, że coś tam huk, puk, stuk sobie, okej, okay, dobra, o co chodzi? I on tam coś popija w szklance, nie wiem, czy on wodę pił, czy jakiś wujitsu. I słyszy ten hałas tam raz, drugi, trzeci, więc wypada mu ta szklanka z ręki. Ten płyn, który się tam znajduje wylewa się na kabel od projektora, czy, czy kabel od prądu po prostu, nale od projektora też. <laughs> to śmieszne jest dalej, ale już sobie przypomniałem, dlatego wyje, przepraszam. I w gablotce obok stoi maska myszki Miki. I przez to, że ten płyn się tam rozlał, że ta ciecz do tego kabla. To maska zaczyna szeptać, nie ruszając ustami. Wiecie, bo paranormalne. Do tego gościa, że U, załóż mnie, załóż mnie, załóż tą maskę. Psz, 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 psz. Załóż ją. Hello? Hey. You see me? I on zakłada i staje się mordercą. O kurwa! I ta wstawka, którą teraz widzieliście, nie jest przypadkowa, ponieważ Stachu Jones również się tu pojawia we własnej osobie, ponieważ zobaczcie, kto przesłuchuje jedną z bohaterek. Such too. I teraz pewnie zastanawiacie się, o co chodzi, jakie przesłuchania? Przecież to jest slasher, oni tam mają pokazać grupę znajomych, która ginie jeden po drugim, tak? I tak i nie, ponieważ wydaje mi się, że było tak. Nakręcono film, zobaczyli, a! tylko godzina wyszła. Potrzebujemy jeszcze chociaż z pół godziny. I dokręcili... 20 minut przesłuchania, że jedna bohaterka, no tak naprawdę nie tylko ona, ale do no niby jedna z ocalałych po prostu, tak powiem, zeznaje, zamknięta w celi dwóm detektywom, co się wydarzyło. I to jest przemontowywane z tym, co się dzieje. Czy w zasadzie chronologicznie to się działo już, tak? Bo to było wcześniej. No ale normalnie to byśmy oglądali slasher tu i teraz, że się dzieje akcja, ale nie. Coś tam się niby zaczyna dziać i raptem przeskakujemy do przesłuchania. Coś tam się niby znowu zaczyna dziać, znowu wracamy do przesłuchania. I cały film jest gadanina. Wy myślicie, że tutaj jest slasher? Dlatego ja byłem bardzo, bardzo zdziwiony, jak zobaczyłem i przypomniałem sobie, że to jest droższe od puchatka. Bo puchatek był w cholerę tani, ale tam naprawdę były jakieś morderstwa. Jak już trafili na, na prosiaczka właśnie i puchatka. No to biegał tam jeden czy drugi z jakimś wamłotem kilofem, walnął kogoś, tam w basenie, tu gdzieś, w lesie, coś tam, coś tam. I były te kile, no wyglądały jak wyglądały, ale były. Tak, kilka na przestrzeni całego filmu, też nie za długiego. A tutaj, uwaga, pierwszy kil, który widzimy na ekranie, pojawia się po 60 minucie filmu, czyli godzina jest bez pokazania jakiejkolwiek śmierci. I przez tą godzinę też wcale nie ma dużo śmierci poza kadrem, bo jest chyba jeden double kill. Tylko nie jest pokazane, jak tam ta nie para, ale no para w sensie ludzi umiera. Tylko po prostu nam później pokazują, że oni leżą martwi, mają jakąś tabliczkę z napisem, ale nie widzimy momentu śmierci, tak? Widzimy pierwszy, to jest kosa w gardło, około właśnie po godzinie filmu. I też, no nie mogę powiedzieć, że cokolwiek jest tutaj chociaż kreatywnego, bo to jest zwykła kosa. Myszka Miki biega z kosą i, i robi Uff, ciach. Ten dźwięk słychać kilka razy w momencie, gdy też właśnie nie widać jak morduje. Więc no powiedziałbym, że mamy budżet 18 tysięcy, a nie 800. I wtedy bym jeszcze może zrozumiał, że to tak wygląda. Tym bardziej, że wszystko dzieje się w jednym miejscu, w zamkniętym pomieszczeniu. Ale no, mam puchatka, który się okazuje 8 razy tańszy, a działo się więcej. I był slasherem, nie jakim to wiemy wszyscy, ale był. A tutaj? My jesteśmy wrzuceni w jakiś, słuchajcie, spektakl dyskusyjny. Dialogi. To jest w tym filmie. Jesteśmy zgubieni. Co wyróżnia myszkę Miki? Bo jednak jest jeden element. Ona się umie teleportować. Oni ją próbują złapać, ona wśw... Where the hell did he go? Dobra, ale zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że oczywiście cała ta ekipa znajomych to są turbogłąby, ponieważ Myszka Miki, oni w pewnym momencie chcą wyjść z tego miejsca i udać się do baru, żeby tam sobie chlać dalej. No i widzą łańcuch na drzwiach, bo Myszka Miki zamknęła pomieszczenie, zamknęła wejście, ale co jest śmieszne, tam jest od groma szyb, drzwi są przeszklone, mamy okna, dużo okien i oni widzą łańcuch na drzwiach wejściowych, ua, ua, nie wyjdziemy stąd, już do końca filmu będą tu stać, naprawdę. No, no, wiecie o co mi chodzi, nie? Że każdy pod czy przy zagrożeniu życia no wybije tę szybę przecież, weźmie krzesło, weźmie coś z baru, nie wiem, automatem, piłką do kosza, nie? <grym> wybijają szyby i biegną. Może myszka by wybiegła za nimi, może by się tepnęła i pojawiła się na zewnątrz i by ich wymordowała, ale każdy kto ma gram mózgu, no tym bardziej, że jest tam tyle tych bohaterów, w końcu by wpadł na to, że dobra, skoro jest łańcuch, to wybijamy szyby i lecimy w długą. Nie, oni cały film stoją, a łańcuch, nie no... Oh. A czego miałbym wam pomóc? I to nie jest jakieś, kurwa, drugie, trzecie czy czwarte piętro, bo gdyby tak było, to jeszcze bym może ciutkę zrozumiał. To jest parter. Ja mieszkam na którymś tam piętrze i nie wiem, czy bym skakał, jakby mnie myszka ganiała. Ale na parterze wybijam okno i spierdalam, no po prostu, ale nie. I uwaga, bo jeszcze wam zniszczę mózg. Ten film... Przepraszam, ale ciężko jest. Ten film... Mówię to naprawdę, zupełnie serio, bez cienia ironii... Chciał być, no nie powiem, że drugim, bo muszę powiedzieć, że tam z siódmym, ósmym, ale on chciał być krzykiem. <laughs> on chciał być krzykiem. W pewnym momencie oni stoją w tej grupce i mówią, że nie możemy się rozdzielić, bo wiecie, jak działają horrory? Że, jak się rozdzielają ludzie, to giną. Musimy być w grupie. Nie możemy biegać osobno. I on tam wygaduje jakieś właśnie yy, zasady, które działają w horrorze. Próbuje sobie tym pożąglować tak, jak. Żonglował krzyk. ewidentnie. oni stoją i po prostu jest taka sama rozkina, jak w krzyku. I'll Żonglerka, right like right <laughs> <laughs> reguła, miss Dlatego, że w tym filmie to nawet nie jest żonglerka, reguła, miss tylko to jest próba żonglerki takiej, która była w krzyku, i na próbie bym poprzestał, bo to absolutnie nie jest. Udane. Tu nic nie jest udolnie zrobione. A po pomoc nie mogą zadzwonić jakby co, bo na początku imprezy oczywiście wrzucili wszystkie smartfony do worka i ktoś je ukradł. No a bohaterka jak próbuje zadzwonić ze stacjonarnego to... Ghostface do niej gada, no bo przecież to jest krzyk, pamiętajmy. Pip, 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 It's game over. A, i nie wspomniałem wam jeszcze jednej rzeczy, teraz mi się losowo przypomniało. Scenarzystą jest gość, który gra, myszkę Miki. A, reżyser jest... Jednocześnie gościem, który odpowiada tutaj za zdjęcie, czyli jest operatorem, tak? Oni w ogóle, to są dwa randomy, które zrobiły parę horrorów, ale żaden z nich nie dobił do 4.0, a przynajmniej żaden z horrorów tego reżysera. Nie ma nawet 4.0 średniej na IMDB. Tego scenarzysty może coś tam miało, ale w ogóle on grał w Wiedźminie, <grytanie> jakiegoś bandytę w jakimś jednym losowym odcinku, dobra. Taka ciekawostka, ale no, to są typy, które po prostu zauważyły myszka w domenie publicznej. Zrobimy kasę na tym i jestem w szoku, że wydali tyle kasy właśnie, o ironio, żeby zrobić kasę, bo wydaje mi się, że jak Puchatek, który kosztował 100 milionów, a zarobił tam 100 tysięcy oczywiście, a zarobił tam z 5 milionów czy, czy ile, to myszka kosztująca 800 tysięcy nie zarobi nawet tych 800, a jeżeli zarobi, to nie zarobi tyle co Puchatek uważam, bo nie ma na nią hajpu, nawet i w Polsce u nas nie ma, chyba, że jest faktycznie taki gigantyczny hype za granicą, ale też, żeby być klarowym, to nie robili ludzie od Puchatka, tak, to są w ogóle inni twórcy. Tak więc jestem zdziwiony, bo mogli skoro już e, tak samo jak i twórcy Puchatka polecieli na robienie łatwej kasy, bo to tylko i wyłącznie była motywacja tych twórców, to widać też po poziomie tego dziadostwa, no to hej, no to zróbcie to za 50 tysięcy i to by wyglądało tak samo. No przecież jeżeli tam nie ma kurwa morderstw, to jak to mogło kosztować prawie milion? To nie ma morderstw. Jest ten jeden kill po godzinie, później jest jakiś jeszcze jeden, który się pojawia pod koniec już filmu i właśnie. Bo jest coś, co ja nie mogę po prostu sobie zrozumieć w głowie, poukładać jak, czemu się wydarzyło, co to się w ogóle miało na celu zadziać, a co finalnie się zadziało, bo... To co wam powiedziałem wcześniej. Chyba ktoś nakręcił godzinę filmu, stwierdził, że jest za mało. To nagrywamy jeszcze to przesłuchanie do przebitek. I mimo, że nakręcili tę godzinę, to ten film nie ma finału. Ponieważ tutaj nie budujemy Final Girl, mimo, że jest to slasher. Czyli tej jednej osoby, no babeczki, ale nie, mogliby sobie chłopa też zbudować, ale jednej osoby, która przeżyje na końcu, tak? I może się rozprawić z myszką Miki, ale ciężko się z nią rozprawić, bo nawet jak ją w trapa zapędzają, mimo że sami są w jednym zamkniętym trapie, no, ale pamiętajmy, mają okna, tylko po co wybić szybę, no to próbują ją pokonać, ona się teleportuje, więc wybiega im z sideł. I jest jedna rzecz, która działa na myszkę, latarką jak poświecisz, ale ona miga, to wtedy myszka, bub, bub, dostaje spazmów, ale jak sobie już. Potem potrafi z tym poradzić, to znowu im znika, także wow. No więc tak minęła godzina 15, i zostało 5 minut jeszcze. Patrzę i myślę, co ma się wydarzyć, bo zostało jeszcze z sześciu bohaterów. Oczywiście to są tempe, kartony, i słuchajcie, no, umiejętność grania tutaj chyba, no nie, nie używajmy tego terminu, bo nie ma czegoś takiego, tak? Tu nie ma aktorów, tu są, tu są jacyś ludzie. Jest jakaś jeszcze ta peciara, która chodzi że drzemordę i irytuje. O matko. No nie ma żadnej postaci, tak? Oczywiście w tym filmie zbudowanej. Nawet ta myszka Miki jest słaba, żeby oni dali cokolwiek innego niż nóż, bo to już jest tak przejedzone. Nie tylko przez slashery i przez horrory, ale w ogóle przez kino. Mogli dać myszce, ona później przebiega z jakimś mieczem, o i to było śmieszne jakby z mieczem y, latała. Chociaż właśnie z racji tego, że się nic nie dzieje, to zróbmy bekę, jak już faktycznie dochodzi do jakiegoś morderstwa. Zróbmy ze dwa morderstwa, więcej, nie róbmy slashera godzinę 20, w którym godzinę 10 stoją bohaterowie w kółku i gadają, serio, bo tam nawet nie ma żadnej dynamiki. Oni nie chodzą, nie ruszają się, nie, nie ma pościgu, nie ma żadnego napięcia. Stoją kurwa w tych grupach i gadają i gadają i gadają i gadają. I rozkminiają, że o, nie możemy uciec, bo, bo nie możemy, bo trzeba przechycić teraz myszkę i wtedy dopiero uciekniemy, a nie wiem jak, bo i tak ten łańcuch jest na drzwiach, ale nie, szyby nie rozbijamy i tam rozkminia gościu i mówi, że a, ona się chyba teleportuje. No w sumie to możliwe, że się teleportuje no widać, że skoro morduje, no to i może się teleportować. Czemu nie? Czemu nie? Przecież przecież to, takie są zasady horrorów. Przecież my wiemy, że jesteś w horrorze, jesteś miałeś to świadomym krzykiem, tak? Nie! Urwa, jesteś głównym. To nieporozumienie! Trzeba go ostatecznie rozpierdolić, bo chab się odradza! I guess so. Are you sure? I końcówka filmu, parę minut do końca, stoją, nie wiem, w czterech, pięciu bohaterów, wpada myszka Miki z mieczem właśnie jakimś z dupy. I obcina głównej bohaterce głowę tej, co ma urodziny, i cała impreza jest tutaj pod nią przyszykowana w jej miejscu pracy. <grystanie> I pewnie się zastanawiacie, no ale co dalej? Przecież jeszcze paru bohaterów, tak? No tak. Ale dalej są napisy końcowe. Wow. <grystanie> no powiem Wam, dawno tak, takiej dużej fascynacji nie przeżyłem. Ale dopiero jak o tym mówię, bo jak to oglądałem, to zastanawiałem się, czy dam radę, czy dotrwam do końca, czy nie zasnę. Bo tam się naprawdę, no nic nie wydarzyło, na litość boską, no. To są bez ci ludzie, którzy to robili. I no dobra. Ucinają jej łeb i tylko i wyłącznie za to, że nie ma final girl w tym filmie, i że jest odejście od tego schematu, że musi ktoś jeden zostać na końcu. I właśnie jeszcze głównej bohaterce mają ja uciąć łeb i w końcu coś pokazać, jakąś śmierć, no wow, brawo, na końcu coś wam przyszło do głowy, że w końcu pokażemy. Znowu wyśmiechana rzecz, ucięcie głowy, ale idziemy inaczej niż każdy slasher, bo na ogół w slasherach właśnie i przeżywa jedna osoba i to jest główna bohaterka, no, czy staje się główną bohaterką, a tutaj jej, tej rzekomej głównej bohaterce, ucinamy łeb i że myszka się teleportuje, co samo w sobie trochę jest śmieszne, tylko i wyłącznie za te dwa elementy jestem w stanie postawić 2 na 10. Co nie znaczy, że ten film ma finał, bo on go nie ma. Bo to jest tak, że chyba skończyła się kasa i przestajemy kręcić, bo musimy już wyjść z tego miejsca, bo wynajęliśmy na 3 dni. Naprawdę, to jest film, który wygląda jak nakręcony, no powiedziałbym, że w dobę, ale ja wiem, że to jest nierealne, że trwało to dłużej, ale wygląda jak nakręcony serio w 4-5 dni. Tym bardziej, że właśnie mamy tylko i wyłącznie jedną lokację. Więc z jednej strony spoko, że to główna bohaterka tutaj, Deda na końcu, ale z drugiej strony... Co dalej? Jeszcze z 10-15 minut brakuje, co zresztą? Riko Koko, pójdźcie My wiemy tylko z zeznań, właśnie tej jednej, przesłuchiwanej tutaj przez cały film bohaterki, że. No. Ona w sumie też przeżyła. I tam chyba jeszcze ktoś przeżył i przyjechała policja, pogotowie, karetka. Okej, okay, ale ona właśnie jest oskarżana tutaj przede wszystkim, bo po pierwsze czemu przeżyłaś, a inni tam nie przeżyli. To, to nie jest klarowne, ile osób tu przeżyło, dlatego ja tak. Nie potrafię dokładnie tego wyjaśnić, bo ten film też tego nie zrobił. Ale sęk w tym, że no ci detektywy myślą, że może ona jest to zamieszana, bo mimo, że zginęli przyjaciele, czy tam znajomi, nawet jak nie wszyscy, to jednak, to na siedzi tak opowiada, właśnie niewzruszona, przez co myślą, że właśnie może to ona mordowała, albo po prostu wie więcej niż mówi, że tylko dziwnie, nienaturalnie się zachowuje po takich, a nie innych wydarzeniach. No i okej, okay, jakby tego nie było, tego całego opowiadania. To film by nie zyskał, bo i tak jest nadal nudnym, gadaniowym, głównym gadaniem o oczywiście trzeba dodać. O dupie Maryni po prostu sranie w banie. No ale bez tego chociaż byłby krótszy i mniej bym umierał. Natomiast to jest w ogóle niepotrzebne. I to się tak kończy właśnie, że, że no myszka robi tego headshota i koniec. A ci detektywi przesłuchali tę laseczkę i w sumie też nie wiadomo co z tego wynika. Wypuszczą, a nie wypuszczą, oskarżą, a nie oskarżą, nie wiem. I są napisy końcowe, ale celowo czekałem do końca, bo wiedziałem, że tu chyba będzie scena po napisach. Musi być, bo pewnie albo jakiś sequel będą chcieli już tutaj mrugać um, do widza oczkiem, że może zrobią. Albo pokażą chociaż 10 sekund jakiegokolwiek wyjaśnienia tego, co się przy chwilą tam od nie pawliło. No i okazuje się, że ta bohaterka, co siedzi w tej celi jest pokazana na końcu. Po napisach, całych napisach, na samym końcu. Ona siedzi w tej celi i... Jest tam niebieski led, nie wiem dlaczego, bo mówiłem wam, że są ledy w tym pokoju gier, nie? W tym, w tym salonie gier. No dobra, tam są ledy, bo to jest takie miejsce, ale czemu podczas całego tego przesłuchania w celi wszędzie jest na niebiesko, oledzione, że tak powiem? Nie wiem. Więc ona siedzi w tym niebieskim świetle i raptem my nie widzimy, ale słyszymy, że do niej dotarła myszka Miki. No wiadomo, pewnie się teleportnęła z miejsca zbrodni, bo tam sobie karetka już przyjechała, straż pożarna, to myszka mówi, a trzeba uciekać. I przychodzi do tej celi, czy pod cele? zmienia się światło na czerwone na mordzie tej bohaterki. I myszka otwiera cele. I jest takie pokazane zafascynowanie tej bohaterki, czy takie myszko. I ona, ta myszka, w sensie, może teraz przejmie kontrolę nad tą bohaterką i na tym będzie polegał sequel, o ile będzie. Teraz pytanie, czy ten film będzie miał sequel? I czy ta druga myszka, która powstanie, też będzie miała sequel? Bo jeżeli oba, no to, że wyjdą oba, to wiemy, bo już jeden wyszedł, a tamten na pewno też wyjdzie. Czy oba dostaną sequel i wtedy będziemy mieli dwie myszki, obie sequelowane, że tak powiem? Będzie incepcja myszkowa, bo podwójne myszki, później potrójne myszki, dwie różne myszki. Gubię się. Gubię się w tym uniwersum, a jeszcze zapowiedzieli, kurwa, spin-off Puchatka, gdzie ma być głównym bohaterem Piglet, czyli Piroszczek. Prosiaczek znaczy się. Oh my god. Co, co się dzieje w 24? Co będzie się działo w 25? Do 2030, słuchajcie, będzie jakiś Armagedon, kurwa, Piroszczków, Myszek, Puchatek, Piotrusiów. Kino horrorowe zmieni się na zawsze. To już nie będzie jakiś Uniwersum Jasonów, Krugerów innych Majersów. To będzie uniwersum puchatków właśnie, prosiaczków, bambich, syrenek, innego... No nie wiem z czego nam... No wszystkiego po prostu, co możecie sobie wyobrazić, co kiedyś było jakąś animacją, bajką itd., itd., nie? No ręce na pysko padają. Ja nie wiem, co mam powiedzieć więcej tej produkcji. Absolutne 2 na 10. I za co jeszcze, oprócz tych rzeczy, co już wcześniej powiedziałem, daję 2, a nie 1, bo operator który jest tutaj zarazem reżyserem. No reżyserować nie umie, ale nie powiem, że on jakoś super umie kręcić, ale to nie jest jakaś padaka, że ktoś chodzi z kamerą na ramieniu i tam trzęsawe robi, wiecie, że to wygląda jak fan footage. Te kadry są całkiem sterylne, tyle że są nudne. Cały czas statycznie stoimy i gadamy. No to jak to ma mieć jakieś napięcie, jak nie ma nawet scen, które mogłyby je budować, tak? Dobra, jebać ten film. Jeżeli ktokolwiek z was widział Mickey Mouse podzielcie się w komentarzach, co wy sądzicie o tej wspaniałej, wiekopomnej produkcji, o tym dziele niejednoznacznym, które no, może konkurować z największymi, słuchajcie, gigantami kino, kino, dupa kinematografii. Jeżeli nie oglądaliście, no to bardzo dobrze. Nie straciliście godziny 20 życia, trochę straciliście tylko na tym materiale, ale może nie straciliście, może zyskaliście, bo w nim działo się dużo więcej niż w tym filmie, a dodatkowo już macie nadrobione, bo wam powiedziałem, co było. Um, także chyba nawet nikt nie liczył, że to będzie dobry film, ale liczyłem, że chociaż będzie się w nim coś działo tyci, więc zafiodłem się na czymś, od czego oczekiwałem, że będzie gównem <noise> niesamowite dziękuję za uwagę, jeżeli dotrwaliście do końca tego materiału, zostawcie hashtag myszka oczywiście, myszka, myszunia wredna ta myszka, opętało tę myszkę ja nie wiem o co chodzi w ogóle z tą przemianą, ale maska wyglądała nieźle, no 800 tysięcy mieliście dolarów, więc maska wygląda nieźle Wow, dwa kile w filmie, czy trzy? O, widzowie, widzowie. Muszę odpocząć. A po tym idę montować materiał, który widzieliście już wczoraj. To se odpocznę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Bajo.